Doskonały początek nowych nabytków. Czy te nazwiska zmienią oblicze Manchester United na najbliższe pół roku? Do gry wraca również Liga Mistrzów, a tam w 1/8 finału zmierzy się chociażby Manchester United z Atletico Madryt. Będzie naprawdę potężnie. Witam was, moi drodzy, w kolejnym odcinku waszej ulubionej serii na tym kanale. Na dzisiaj plan oczywiście jest prosty. Wchodzimy w luty, a tutaj czeka na nas Atletico Madryt w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Nie będzie to wyzwanie łatwe, ale na pewno będziemy chcieli podołać. A dodatkowo, pod ostatnim odcinkiem podjęliście bardzo ważną decyzję. Mianowicie, wielu z was wypowiedziało się o tym, że gdy wzywa ojczyzna, to się nie odmawia, więc podpisujemy kontrakt z Polskim Związkiem Piłki Nożnej i oficjalnie będziemy pełnić podwójną funkcję, jeżeli chodzi o trenerowanie zarówno Manchesteru United, jak i właśnie reprezentacji Polski. Pierwsze mecze towarzyskie zarówno z Katarem, jak i Francją gramy dopiero w marcu, więc na zgrupowanie pierwsze przyjdzie jeszcze czas. Zawodników pewnie trzeba będzie obserwować. O cholera jasna, tutaj dostajemy informację jak grom z jasnego nieba, że Diogo Dalot otrzymał ofertę od Bayernu Monachium, ponieważ Bayern zapłacił jego klauzulę odstępnego, która była zapisana w kontrakcie, i to jest duży problem, bo Diogo Dalot jest naszym podstawowym zawodnikiem i gościem, który w tym sezonie osiąga jakąś niesamowitą formę. Ja bym zrobił wszystko, żeby go zatrzymać, więc zaproponujmy mu podwyżkę pensji. Może to przekona Portugalczyka do tego, aby w Manchesterze pozostać. Oczywiście, Dalot, będziesz ważnym piłkarzem. Ty już jesteś ważnym piłkarzem i to się na pewno w najbliższym czasie nie zmieni, bo przecież właśnie po to tutaj przychodzimy. Pozostała liczba kontraktu 4 lata, on nie chce przedłużać. Okej, to mi się jak najbardziej spina, no bo ten kontrakt tak czy siak jest strasznie, ale to strasznie długi. I tym razem już nie chce klauzulu odstępnego, czyli on jest w takim razie, wydaje mi się, zdeterminowany do tego, żeby w klubie zostać. To mi się jak najbardziej podoba. Pytanie tylko, jakiej kwoty będzie oczekiwał, jeżeli chodzi o zarobki. Aha, i tu się robią problemy, bo to ja muszę tą kwotę ustalić. Dobra, 120 tysięcy euro tygodniowo, a do tego dajmy 600 tysięcy euro bonusu za podpis. Diogo, co ty na to, mój drogi kolego? Proszę, zgódź się, tak jest. A więc Diogo Dalot, prawdopodobnie ta informacja wypłynęła tylko po to, żebyśmy ten kontrakt podnieśli. No ale dobrze, niech ma. Zasługiwał tak czy siak na podwyżkę. Wydaje mi się, że on wcale do tego Bayernu nie chciał przejść. Po prostu chciał wydębić lepszy kontrakt. No, wydarzyło się to, więc nie będę narzekał. Jest to bardzo ważny piłkarz dla naszego zespołu, więc kontrakt z Dalotem oczywiście przedłużony. Przed nami spotkanie z West Hamem United. West Hamem, który, jak dobrze pamiętam, w poprzednim meczu nas zaskoczył. A jako, że my następny mecz gramy dopiero za 2 tygodnie, no to ja nie będę tutaj jakoś niesamowicie rotował. Wymienię tylko Abrahama, żeby tutaj jakieś kontuzji nasz nowo nabyty angielski napastnik nie doświadczył, a Højlund przecież musi się gdzieś ogrywać, no a cała reszta to aktualnie podstawowy garnitur. Debiutuje Gonçalves, drugi mecz Lobotki, czas to wszystko sprawdzić. Bardzo ważne spotkanie z West Hamem z dwóch względów. Przede wszystkim pokazywany teraz Pedro Gonçalves będzie debiutował na Old Trafford, wreszcie po tak długiej również rzeczywistości sadze doprowadzamy do tego transferu, ale poza tym trzeba podtrzymać impact i wygrać kolejny mecz w Premier League po to, żeby ta sytuacja ligowa już nam się wreszcie zaczęła krystalizować, i to mam nadzieję w miarę w wysokich lokatach. Zaczynamy na nich, moi drodzy, jak to mawia Kowal. Zobaczmy, bo już Pedro Gonçalves, pierwszy kontakt z piłką, no to jest fenomenalne wejście do zespołu. Aż mnie jakaś chrypa złapała, sorry za to, ale to co zrobił teraz Gonçalves, wykończył to wszystko Højlund. Nie ma to jak się przywitać z kibicami w ten sposób. Ten dribbling, to później dogranie, decyzja, to było w ogóle podanie raboną, no nie da się chyba lepiej zaprezentować kibicom, jeżeli jesteś skrzydłowy, niż w ten sposób. I w 3 minucie obejmujemy prowadzenie, 4, za sprawą Rasmusa Højlunda. W miarę sobie z tą sytuacją poradzili, a teraz Fernandes, jest Lobotka, ten do Højlunda, ależ to chodzi! I Rasmus Højlund z drugą bramką w tym spotkaniu, a co zrobił Lobotka? Nowe transfery zaczynają grać niesamowicie, starzy zawodnicy, no dobra, Højlund może aż tak bardzo starym zawodnikiem nie jest, ale zaczynają się budzić nasi zawodnicy, którzy w poprzedniej połowie sezonu byli lekko ospali. Biorąc pod uwagę, że w perspektywie już za chwilkę jest mecz z Atletico, zaczyna mnie to jak najbardziej cieszyć. Oj, teraz Sołczek, dobrze znany polskim kibicom po meczu w Pradze na początku tego roku. Jeszcze Chimi Avilia, będzie okazja, no napierają. Cały czas młoty, nie dając nam wyjść z własnego pola karnego. Na szczęście Lautaro. Jaki Lautaro? Lisandro Martinez wybija tą piłkę daleko. Znowu Sołczek, znowu niebezpiecznie, no i to jest Unai Simon, moi drodzy. Doskonała interwencja naszego nowego hiszpańskiego nabytku. Oj, to było bardzo nieudane wybicie Lobotki. No jest to zawodnik, któremu niewątpliwie troszkę tych centymetrów może brakować. Ale jest Kudu!
mocno znany z Ultimate Team, bardzo dobrze wszystkim graczom zawodnik, wykańcza tą akcję fenomenalnie i po doskonałym początku teraz ta końcówka pierwszej połowy będzie nerwowa. Jest teraz Højlund, ależ on sobie poradził. Højlund, hat-trick Højlunda. On tutaj wszedł i chce pokazać ewidentnie, że to ja się myliłem, wystawiając Abrahama, a wcześniej Bruno Fernandesa przez cały sezon. Gość w ciągu pierwszej połowy kompletuje hat-tricka. Ależ on odpalił, nie? Aha, no spoko. Się pocieszyliśmy tym prowadzeniem dwubramkowym. No ale znowu zobaczcie, co robi nasza pomoc. Lobotka i Casemiro zdecydowanie za daleko od pola karnego przy tej sytuacji. My w ogóle schodzimy zdecydowanie za nisko. Chyba trzeba popracować troszkę nad taktyką w przerwie. I zobaczmy teraz Højlund. Dobre dogranie, Amrabat! No i to jest zmiana życia. Pojawił się na boisku, 4 minuty później strzela bramkę i od razu jeszcze ucisza. Nie wiem kogo, ale radzi sobie nasz tutaj marokański przyjaciel fenomenalnie na boisku i melduje się takim stempelkiem mówiącym, że no jest po prostu dobrym zawodnikiem. Elegancko wbiegł w środek pola. Ja przewidywałem, że to będzie zawodnik, który będzie raczej bronił w tej drugiej połowie, a to on strzela bramkę na 4-2. 6 bramek w tym meczu już. Jest przegranie na drugą stronę. Jest Højlund, który teraz fenomenalnie urywa się. Højlund, on ma chrapkę na gola albo na asystę. Marcus Rashford. 5-2 i w tym meczu nic złego dla nas nie powinno się już wydarzyć. W związku z tym dajemy się ogrywać Silvie. Do tego zamiast może Gonçalvesa wejdzie Garnacho i Bruno Fernandes też sobie odpocznie. Oj, teraz niebezpiecznie Kudus, no i niestety tracimy bramkę na 5-3. Dobrze, że strzeliliśmy więcej tych goli. Wytłumaczę sobie to na razie po prostu jakimś rozluźnieniem w defensywie, bo naprawdę ta obrona w ostatnich meczach funkcjonowała bardzo dobrze. 0-0 z Tottenhamem, gdzie jest Heung-min Son, gdzie są bardzo dobrzy zawodnicy, a tutaj z West Hamem tracimy aż 3 gole. Ale poczekajmy, bo może jeszcze jedną bramkę uda się strzelić. No pewnie, że tak. 6-3. Højlund, 4. gol. Co to jest za kanonada? I to w sumie z dwóch stron w tym spotkaniu. Ważne jest to, że na wyniku tym głównym mamy 3 bramki więcej od West Hamu, ale ten mecz to jest jakieś apogeum różnorakich, nieprzewidzianych wydarzeń. Ale będziemy mieli jeszcze jedną sytuację. Rozgrywamy to krótko, więc nie wiem, czy sędzia pozwoli zagrać. Pozwolił. Dogranie do Garnacho. Czy my strzelimy 7. gola? Mason Mount, Højlund po 5. bramkę. Højlund, nie! 5 goli Højlunda. To jest coś naprawdę niesamowitego. Dobry Boże, co to jest za występ naszej drużyny? W ofensywie fenomenalnie, w defensywie tragicznie, ale finalnie strzelamy 7 bramek West Hamowi, z czego Højlund strzela 5. Wow, po prostu wow. Po tym spotkaniu jednak to nie koniec dobrych informacji. Diogo Dalot zdecydował się, że zostanie jednak w Manchesterze, co mnie jak najbardziej cieszy. Do tego Onana jeszcze chciałby wejść na bramkę. No nie, no ziomek, miałeś wypierdalać stąd, a nie się kłócić o wejście do pierwszego składu. Kolejnym plusem również jest to, że tabela ligowa zaczyna wyglądać zdecydowanie lepiej. 37 punktów po 23 spotkaniach to dalej może nie jest jakiś fenomenalny wynik, ale jeżeli wygramy, to do 4. Liverpoolu będziemy tracić tylko 5 punktów, więc może ta Liga Mistrzów w przyszłym sezonie nie jest jeszcze przegrana, ale pamiętajmy, że 3 dni po meczu z Aston Villą właśnie w tej Lidze Mistrzów gramy, natomiast musimy jakoś mądrze porotować, ponieważ ani tego meczu, ani tym bardziej spotkania z Atletico Madryt po prostu nie możemy sobie odpuścić. Jak to teraz wszystko pozmieniać? Dobrze pokazał się Amrabat, więc niech zagra za Aston Villą na pozycji właśnie tej szóstki zamiast Casemiro. Højlund po tym występie z West Hamem jest naprawdę bardzo mocnym kandydatem do tego, żeby z Atletico wyjść w pierwszym składzie, więc zostawimy go na ławce w tym meczu. Damy zagrać Silvie, bo kiedy jak nie teraz? Nie wiem, czy nie robię za dużo zmian na tych najważniejszych pozycjach i to może się bardzo źle skończyć, ale wiecie co? Silva zagra zamiast Varana, nie zamiast Martineza, bo Varan ma dużo większe problemy z regeneracją po meczach. Gramy i mam nadzieję, że wygrywamy i z dobrym mentalem i radością podejdziemy do spotkania z Atletico, które już w środę, czyli 3 dni po tym meczu. Kalendarz jest zbity niesamowicie, ale jak się gra na dwóch frontach, to tak to po prostu będzie wyglądało. Śnieg tutaj w Birmingham na stadionie Aston Villa. Nie są to łatwe warunki. Mam nadzieję, że obędzie się bez żadnych kontuzji przed spotkaniem właśnie z Atletico. Zobaczmy, Pedro Gonçalves, doskonale to wygląda. Będzie okazja, Bruno Fernandes, no chyba
chyba od bramki nawet. Tak jest, ale akcja wyglądała dobrze. Zobaczmy, zaczyna to wyglądać coraz lepiej. Dobra próba Gonsalvesa. Tutaj broni w Aston Villa oczywiście Olsen. Ja go bardzo dobrze pamiętam z meczu Polska-Szwecja, bo jak siedziałem na trybunach, to właśnie byłem za bramką, na której w drugiej połowie występował Olsen i on tam wyciągał rzeczy niesamowite po strzałach Lewandowskiego, a teraz można było tą okazję chyba wykończyć nieco lepiej, ale jeszcze będzie piłka dla nas. Czekamy cały czas na zdobycie pierwszej bramki, otwierającego trafienia, ale to Aston Villa będzie miała okazję na kontrę. Ramsey, jak on się rozpędził, frimpong, asekuruj tą pozycję, to będzie bardzo ważne starcie na boku, do którego finalnie nie doszło. Ale wciąż Aston Villa, jejku, ile Tielemont ma miejsca, Ollie Watkins! Niestety 1-0 dla Devillans. Za łatwo Tielemont wszedł w pole karne, no nikt do niego nie doskoczył, a Watkins no z tej odległości nie mógł się pomylić. Mamy, moi drodzy, problem, bo to Aston Villa rozpoczyna strzelanie w tym spotkaniu i zaczyna się to wszystko bardzo komplikować. Oj, Diaby, bardzo szybki zawodnik, też znany z futa jak najbardziej. Oj, brawo panowie, jeszcze wybijmy to, dobrze. Dam sobie głowę uciąć, że ona tutaj by spanikował i źle to wybił. Dobrze ustawiony Amrabat przejmuje tą piłkę i zobaczmy, jesteśmy wysoko. Obrona Aston Villa nie jest tutaj ułożona, ale ten mecz jest strasznie nierówny, strasznie rwany. Ja wiem, że do pięknej gry warunki atmosferyczne na pewno nie zachęcają. Natomiast jeżeli ten mecz dalej będzie wyglądał w ten sposób, czyli ta gra nie będzie płynna, to będzie to tylko i wyłącznie z korzyścią dla gospodarzy. I teraz Diaby, Watkins, to może być 2-0. Jak oni grają? Dobra, teraz sytuacja, tam ja Abraham wychodził, tam frimpong, jeszcze jest Bruno Fernandes, jest jeszcze Lobotka, który może dograć piłkę do Rashforda. To było dobre zagranie, zabrakło centymetrów do tego, żeby Rashford piłkę umieścił w siatce i to jest piłka dla Aston Villa. Brawo Silva, na razie jego występ na pewno na plus, on tutaj znaczących błędów nie popełnia. Jest Rashford, jest Abraham, Tammy, tak jest! Mamy napastników, którzy strzelają bramki, to jest miła odskocznia od tego, co w United jest w rzeczywistości. Mamy bramkę Tammy'ego Abrahama, która daje nam póki co remis. Pierwsza połowa tego spotkania również kończy się remisem. Szczerze nie wiem, czy ja chcę tutaj cokolwiek zmieniać. Ewentualnie, jeżeli wynik nam się dobrze ułoży, to zamiast Rashforda, który wskoczył w ogóle na overall 87 już, być może w końcówce tej drugiej połowy powędruje Garnacho, ale na razie musimy powalczyć o to, żeby wywieźć coś więcej niż tylko punkt z Birmingham. Oj, dobre teraz dogranie Matiego Kesha w polu karnym. Diaby, panowie, bez faulu, ale też z asekuracją. Brawo Silva. Doskonale ustawiony Portugalczyk i teraz Pedro Gonçalves. Zobaczmy, jak on to wszystko pociągnie. Drugi z Portugalczyków, który dołączył rzecz jasna do naszej drużyny w tym zimowym okienku transferowym. Dribbling był dobry, ale ta decyzja o zastawce już niekoniecznie. I teraz win, brawo Martinez. Problem jest taki, że na razie Pedro Gonçalves próbuje w tej Premier League grać niczym w Portugalii, natomiast tutaj ta liga jest troszkę bardziej fizyczna i taki filigranowy zawodnik nie może liczyć na to, że będzie prowadził piłkę przez 5 minut przy nodze i nikt w niego się nie wpierdzieli, za przeproszeniem. Tylko pytanie, jak my to rozegramy, bo na razie to dobrze nie wygląda. No puść tego Gonçalvesa, dobrze. Teraz Diogo Dalot, strasznie dużo miejsca. Będzie okazja na jakąś wrzutkę albo dogranie po ziemi. Marcus Rashford, mamy rzut rożny. I pytanie, czy Bruno Fernandes zagra z tego rożnego najlepiej jak potrafi. To jest doskonała wrzutka. No i czemu ty, Gonçalves, nie biegniesz do tej piłki? No gościu, zaczynasz mnie wkurzać. Może ten Garnacho, ale jednak zamiast Pedro Gonçalvesa zamelduje się na boisko. Ale jeszcze jest Bruno Fernandes, jest Martinez. Tylko czy on mógłby strzelić bramkę? No właśnie. Oj, doskonały odbiór Amrabat. Dawaj, Bruno. Bruno Fernandes. Kolejny corner. I to wreszcie jest czas na zmiany. Garnacho zamiast Gonçalvesa i Casemiro za Amrabata. I jedziemy z nimi. Włoch, który słynie z dobrego dribblingu. I ta akcja bardzo mi się nie podoba. Mati Cash doskonale znajduje Diabiego. Pole karne. Cash, czy on będzie naszym katem? Tak, niestety. Mati Cash z bramką na 2-1. Do Polaka strzelać. Do Polaka. No niestety, do Polaka. Mati Cash prawdopodobnie gwarantuje Aston Villa 3 punkty, oczywiście. Powalczymy, żeby ten stan rzeczy zmienić, ale będzie to zadanie niewiarygodnie ciężkie, biorąc pod uwagę, ile gry zostało do końca. Niestety, ale to spotkanie chyba przegramy. Pytanie, jakim jeszcze wynikiem bramkowym? No bo właśnie, Ollie Watkins w tym momencie strzela bramkę na 3-1 i w tym meczu to by było na tyle. Miejmy jednak, moi drodzy, nadzieję, że to, co najgorsze w tym odcinku, już za nami. Przed nami za to spotkanie z Atletico.
Atletico Madryt. Pierwszy mecz 1/8 Ligi Mistrzów. Grają bardzo defensywnie, liczą na kontry, piątka z tyłu i naprawdę w tej Lidze Mistrzów radzą sobie nie najgorzej. Niestety przed tym meczem mamy mały problem, mianowicie Frimpong na treningu doznał małego urazu, w związku z czym nie może on zagrać w tym meczu. Więc niestety Luke Shaw, który od dłuższego czasu na boisku się nie pokazywał, będzie musiał w tym meczu zagrać, a na prawej obronie wystąpi Diogo Dalot. Na napad, zgodnie z zapowiedzią, wchodzi Højlund zamiast Abrahama, a cała reszta wygląda naprawdę bardzo dobrze. I mam po prostu nadzieję, że to wystarczy na to, żeby na Old Trafford złapać dobrą zaliczkę przed spotkaniem rewanżowym na Wanda Metropolitano. Tutaj trzeba będzie z pewnością uważać na wiele elementów. Mam jednak nadzieję, że w tym spotkaniu, po wielu perturbacjach, wreszcie to my pokażemy nasz najwyższy poziom, nasze transfery. Na szczęście pochodziły w większości z drużyn, które grały w Lidze Mistrzów wcześniej. Bruno Fernandes, no mogło się to zacząć świetnie, więc mam nadzieję, że również i oni podołają tej presji, bo tutaj presja jest niewątpliwie wielka. Przejście do ćwierćfinału, to już byłoby coś. Taki plan minimum na ten rok na Ligę Mistrzów zostałby wtedy zrealizowany w 100%. Rashford, no była doskonała sytuacja. Dobrze teraz to wygląda. Bruno Fernandes jest tylko wygoniony dość mocno do boku boiska, doskonale radzi sobie z defensorami. Bruno, jeszcze Diogo Dalot, jest jeszcze Casemiro. W swoim stylu chciał tutaj postraszyć Brazylijczyk. No i teraz nie wygląda to za dobrze. Jest Griezmann, na szczęście Luke Shaw ustawił się fenomenalnie. Wybiega Højlund, głodny bramek kolejnych po tych 5 strzelonych West Hamowi. O, ale teraz Gabriel, zawodnik były chyba Arsenalu, jeżeli dobrze widzę, grający teraz w Atletico Madryt, wyjaśnia naszego napastnika i to, co się spodziewaliśmy, to czego się spodziewaliśmy, czyli kontra w wykonaniu Atletico i Griezmann, który teraz fenomenalnie tutaj pakuje się w pole karne. Będzie niebezpiecznie, dalej będzie niebezpiecznie, bo ten odbiór początkowo nieudany. Dobrze teraz to wygląda. Marcus Rashford fenomenalnie wygrywa tą przebitkę. Rashford, czy my to skończymy? My, Marcus Rashford, ojojo, jakby tą piętką dograł celnie, to myślę, że mielibyśmy 1-0, ale jeszcze jest rzut rożny i to jest dobra wrzutka. Wybija Atletico jak najdalej. Oni też widzę, że podchodzą z dużym respektem do nas, więc widać, że w tym meczu powinniśmy mieć jeszcze swoje sytuacje. Jest Lobotka, tylko troszkę osamotniony, a Gabriel wyjaśnia fenomenalnie sytuację. Dobrze to teraz wygląda. Højlund, aj, niczym Świderski z Mołdawią nad bramką, bardzo podobna sytuacja. Oj, teraz niebezpiecznie. Morata doskonale zabiera się z Dalotem. Jeszcze Griezmann, brawo Unai Simon. Wiadomo, nie liczą się bramki strzelone na wyjeździe od jakiegoś czasu, ale tutaj nie chciałbym stracić jako pierwszy. Jeżeli gramy u siebie, a to jest kolejny rzut rożny z rzędu, tym razem zagranie krótko i jest Rodrigo De Paul. Brawo Dalot, ale dalej tutaj nie wychodzimy z tą sytuacją sprzed własnego pola karnego. Dośrodkowanie Unai Simon fenomenalnie na przedpolu i zobaczmy, może teraz uda się odpalić, czy to Dalota, czy to Lukasz Szoła, ten z kolei obiegał teraz z lewej strony. Niestety chyba nie widzieli tego do końca nasi zawodnicy. Aj, Jimenez neutralizuje ten atak, a Atletico znowu z kontry. Oni tylko to w tym meczu grają, mają taki pomysł na ten mecz. Na szczęście Luke Shaw wszystko zabezpiecza. Oj, zobaczmy, jest Højlund. Jak to wszystko będzie rozwiązane? Pedro Gonçalves, ale jeszcze jest piłka w polu karnym, zamieszanie. I niestety bez bramki w pierwszej połowie. 0-0 po pierwszym spotkaniu. Atletico gra po swojemu, defensywnie nisko i liczą na kontry. I my na razie mamy duży problem z tym, żeby ten 5-osobowy blok obronny sforsować. W drugiej połowie widzę nasze szanse w tym meczu, ponieważ Atletico wychodzi zdecydowanie wyżej póki co i grają wyższym pressingiem. To się może dla nas jak najbardziej opłacić, bo tutaj tego miejsca w tej defensywnej strefie powinno być ciut więcej. Niestety, na razie tego nie obserwujemy. Póki co, to teraz Atletico będzie ruszało z kontrą. Dogranie do Moraty. Brawo, Martinez. Doskonale teraz Pedro Gonçalves, Rashford. No nie, no ta piłka wypuszczona za mocno, chociaż poczekajmy, bo tutaj jakaś odbitka. Gonçalves karny, nie. Nie będzie rzutu karnego, ale to była dobra sytuacja do tego, żeby w tym meczu coś może jeszcze zrobić. I teraz naciskamy, nie dajemy im wyjść. No daliśmy im wyjść. Bardzo głupi sposób spod tego pressingu. Oj, no teraz może być bardzo niebezpiecznie. Na Juel Molina znajduje Griezmana. Ten chciał wrzucić, na szczęście nasza defensywa. Oraz... generalnie tutaj zwiesiła się, jak widzicie, kamerka, nie miałem wpływu na to, co się dzieje na boisku i w ogóle tego nie widziałem.
Tracimy bramkę, zepsuła mi się kamera. To jest bardzo dziwna sytuacja. Przepraszam, że taki antyklimatyczny sposób, ale po najnowszej aktualizacji coś dzieje się z tym trybem spektatora. Okej, już teraz widzę. Unai Simon sam w sobie wbija tą piłkę do siatki. Dobra, naprawiłem kamerę, teraz wszystko powinno być widoczne jak na dłoni. Nie wiem dlaczego. Nieraz tak po prostu się dzieje, że ta kamera się w tym trybie obserwatora psuje. Ja natomiast wiem jedno, jeżeli w tym meczu chcemy powalczyć o jeszcze jakiś dobry rezultat, to musimy tutaj wyjść zdecydowanie bardziej ofensywnie. Na boisku pojawi się Garnacho oraz Mason Mount. Bardzo mi szkoda, że ten Frimpong nie może grać, bo on w ofensywie dałby bardzo, ale to bardzo dużo. No ale uraz na treningu i później problemy z przygotowaniem do meczu sprawiły, że musi tam grać Dalota na lewej obronie Show. My natomiast mamy w tym momencie rzut rożny i zobaczmy, jak to wszystko się zakończy. Jesteśmy tak blisko strzelenia bramki, a jednocześnie tak daleko. 12 minut do końca tego spotkania. My na razie mamy problem, żeby wyjść z własnej połowy, ale może przynajmniej tą bramkę na 1-1 za chwileczkę uda się jeszcze strzelić. No Højlund nie. On nas oczarował tym występem z West Hamem, ale mecz w Lidze Mistrzów jednak chyba zdaje się być jeszcze ciut za wysokim poziomem dla Duńczyka, a Morata ucieka teraz w tempie bardzo szybkim. Brawo Luke Shaw. Rzut rożny. To może być nasza ostatnia sytuacja w tym spotkaniu i rozwiązujemy ją najgorzej jak tylko się dało, ale jest Garnacho, który tą piłkę zgarnia. To już jest doliczony czas gry. Jest Højlund. Rasmus Højlund za długo zwlekał. Jakby po tym pierwszym kontakcie z piłką oddał strzał, to myślę, że wszyscy byśmy tutaj teraz wyskoczyli. Ale jest jeszcze Bruno Fernandes. Jest jeszcze jeden rzut rożny. I trzymajmy kciuki, aby ten korner zamienił się na bramkę, ale może być o to ciężko. Jeszcze Mount, jeszcze Garnacho, Varane nie kończy sędzia. Mount, Garnacho! Zdecydował się na strzał i to była dobra decyzja, bo naprawdę niewiele brakowało. Do Madrytu jedziemy z jednobramkową stratą do Atletico. Po ciężkim spotkaniu w Lidze Mistrzów teraz przychodzi na mecz z Luton, który powinien być spacerkiem. Powinien. Więc tutaj troszkę porotujemy. Znowu na lewej obronie musi wystąpić Luke Shaw. Zamiast Lobotki wejdzie Amrabat. Dlaczego by nie? I zamiast Rashforda od pierwszej minuty Garnacho. Tak gramy, tak szybko symulujemy. To spotkanie z nadzieją, że uda się je wygrać. No nie, no remis z Luton, ja wiem, że na wyjeździe, ale bez jaj, no. Abraham bramka, Amrabat bramka, ale my sobie strasznie komplikujemy sytuację w lidze. Spadamy w tym momencie na 7 miejsce w tabeli ligowej. Do top 4 tracimy już 10 punktów, nie mówiąc o pierwszym miejscu, o tym zapomnijmy. Natomiast nawet ta walka o top 4 w tym momencie zapowiada się jako coś ciężkiego. Przed nami mecz z Fulham, a zaraz później wyjazdowy mecz derbowy z Manchesterem City, po czym dwa dni później. Ten kalendarz jest porąbany. Gramy z Atletico Madryt. W takim razie naszym najmocniejszym składem wychodzimy w tym momencie na Fulham. Z nadzieją, że tutaj na Old Trafford wreszcie zdobędziemy 3 punkty i postaramy się powalczyć o przynajmniej to 5. miejsce na razie, bo do top 4 ten dystans oddalił się niewiarygodnie. I oczywiście walka o Ligę Mistrzów dalej nie jest w tym sezonie przegrana, natomiast tutaj musiałoby się wydarzyć wiele dobrych rzeczy dla nas i niekoniecznie dobrych dla rywali, żebyśmy to top 4 zdobyli. Być może zabraknie kilku punktów, chociażby tych zery Ten Haga. Natomiast nam nie pozostaje nic innego niż powalczyć o korzystny rezultat w tym spotkaniu. Rafa Varane, dobre dogranie. Rashford, to może być fenomenalny początek. Abraham broni robak. Zobaczmy, dobrze ta sytuacja wygląda. Bruno Fernandes, jest gol. Wcisnął to. Mamy 1-0 z Fulham, więc zaczynamy to spotkanie naprawdę solidnie, ale ważne jest teraz to, żeby utrzymać ten wynik, albo może jeszcze nawet podwyższyć. No bo zobaczcie, co się dzieje. Kouame już zaczyna nas tutaj rozbijać w defensywie. Jest karny, ale na szczęście Lobotka teraz dobrze asekuruje tą odbitą piłkę. I to jest szansa dla Rashforda, żeby wyjść z kontratakiem. Wraca się również chyba Diop, jeżeli dobrze widzę. Będzie szansa na dogranie w pole karne. Tego Rashford nie robi. Dopiero teraz Bruno, jest Pedro Gonçalves. Bruno! Za dużo tych podań w polu karnym. No można było to kończyć wcześniej. Może nawet trzeba było. Jest Timothy Castagne, też nowy na bytek Fulham, dobre dogranie. Na szczęście Unai Simon łapie piłkę i w dalszym ciągu w tym spotkaniu prowadzimy. Zobaczmy, może teraz Pedro Gonçalves, dobre dogranie, ale strata Abrahama. Na razie troszkę Anglik wyrasta nam na flopa transferowego. Oczywiście kilka bramek już strzelił, ale to nie jest to, czego byśmy oczekiwali po takiej rasowej dziewiątce właśnie jak Abrahama. Teraz niebezpieczeństwo, bo dość długo przed naszym polem karnym z piłką utrzymują się zawodnicy Fulham i tych biało-czarnych koszulek w polu karnym jest co nie
im jara, no nie. Ile my jeszcze takich bramek stracimy w tym sezonie? I to z rywalami, którzy naprawdę nie są z najwyższej półki. Dobrze, teraz to wygląda Abraham, no nie. On to musi kończyć. Dobre dogranie Pedro Gonçalves. Zamieńmy to na bramkę Tammy Abraham. 2-1 za trzecim razem. Anglik wreszcie się nie myli. Oj, Timothy Castagne i Iwobi. Ile miejsca jeszcze Kouame? I niestety, co my gramy? Zobaczmy, dobre zagranie. Jest teraz szansa może na to, żeby w tym meczu doprowadzić do wyrównania. Jak tu nie będzie faulu, to ja naprawdę nie wiem. Nie wiem, co się wydarzyło. A piłka podbijała się strasznie, ale nie było rzutu wolnego według sędziego. Zaczyna ta akcja nabierać rozpędu. Diogo Dalot, czy on dogra piłkę? Abraham! Niestety, ale zablokowany. Zobaczmy kolejną akcję. No musimy w końcu coś sobie stworzyć. Ale nie grając w taki sposób, no panowie. To jest po prostu dramat. Ten miesiąc, pomimo wzmocnień i transferów, niestety na razie wygląda fatalnie. Remisujemy w meczu z Fulham, a przed nami jeszcze derby Manchesteru, które już w następnym odcinku. Jeżeli ta seria wam się podoba, jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to oczywiście łapeczka w górę i subskrypcja jest bardzo mile widziana, bo dalej 70% widzów tego kanału nie subskrybuje go, więc serdecznie was zapraszam. Jak nie widzieliście poprzednich odcinków, to zachęcam do nadrobienia. My widzimy się już we wtorek. Trzymajcie się. Cześć!